16 czerwca, niedziela, analiza weekendowa spółek, indeksów giełdowych. Rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20, który ten tydzień zakończył wyrysowaniem doji, można powiedzieć, na zasięgu najmniejszego tutaj dotychczasowego overbalansu. No cóż, jest chwila zastanowienia, tak? Niepewność, co dalej, czy spadamy, czy jednak odwracamy i pójdziemy z powrotem, że tak powiem, w górę. Ale trzeba sobie przyznać, że cały czas no, straszy tutaj widmo tych trzech czarnych świec układających się w taki układ zbliżony do formacji odwracającej, także no, tutaj jak gdyby od tej strony patrząc to zagrożenie istnieje, natomiast no, w dalszym ciągu możemy tutaj mówić o ruchu, który w świetle obecnego już od dłuższego czasu trendu wzrostowego jest na ten moment tylko i wyłącznie korektą. Patrząc na wykres dzienny, mamy zejście tutaj do, tak jak powiedziałem, do zejścia do overbalansu, zejście do ostatniego potwierdzonego dołka, największej korekty w tym ruchu tutaj, czyli jak gdyby inaczej, do dołka, z którego rozpoczął się ostatni swing wzrostowy. Piątkowa świeca, taki z dolnym cieniem, można powiedzieć pin bar, tworzy nam możliwość powstania formacji podwójnego dołka. Tym niemniej jednak, żeby no, powiedzieć, że no, coś takiego nastąpi, no to cena musi wyraźnie tutaj pokonać 2450, aby można było mówić o podwójnym dołku. No jeżeli do tego by doszło, no to jest po prostu cały czas realizowany, znaczy się w grze ten podstawowy, bo na ten moment dalej jeszcze podstawowy scenariusz zakłada no na razie wyjście, kontynuację trendu wzrostowego, no bo nie mamy złamania tego ostatniego swingu, nie mamy do tego żadnej korekty po takim złamaniu, więc no tutaj cały czas jesteśmy jak gdyby w korekcie, w ruchu korekcyjnym. Zresztą ten układ, który tu się robi, to też no bardziej właśnie pasuje do korekty niż do jakiegoś rozpoczęcia już nowego trendu spadkowego. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy szerokiego rynku, czyli indeksu WIG, no tutaj podobna sytuacja, czyli na strefie wsparcia mamy taką świecę z wyraźnie większym dolnym cieniem. Nie jest to może jakiś taki pin bar wymarzony, ale wymarzony czy niewymarzony, to wymarzone pin bary też nie do końca zawsze, jak to się mówi, działają. Tak, mieliśmy wiele przypadków i wiele, że tak powiem, takich możliwości, tutaj chociażby ten pin bar spadkowy, czarny korpus, cień górny, a rynek poszedł dalej, więc ale tutaj mamy coś istotnego, a mianowicie no, na typowej strefie wsparcia, na tej pierwszej poważnej strefie wsparcia na wykresie tygodniowym, opartej o szczyt przedostatniego swingu wzrostowego, no mamy wyraźny atak popytu. Mówię wyraźny w tym sensie, że jest ten dolny cień. No i oczywiście reakcja jako reakcja, to pamiętamy, no ona najczęściej występuje. Pytanie, co z tej reakcji wyniknie, ale jeżeli rynek przejdzie teraz fazę jak gdyby wzrostową, da nam jakąś świecę tygodniową wzrostową, no to będziemy już mogli mówić o tym, że no jak gdyby będziemy poruszać się w kierunku nowego szczytu. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj też jesteśmy na razie na spadku, który jest korektą tego ostatniego swingu wzrostowego. No i nic na ten moment więcej tutaj nie mamy. Oczywiście nie jest powiedziane, że to się nie przedłuży, nie nastąpi jeszcze dalszy spadek i jednak będziemy mieli do czynienia z próbą odwrócenia, czy nawet wręcz ze zmianą kierunku trendu, ale na ten moment to, co się tutaj dzieje, to jest wszystko w ramach korekty. No i tak to jest, że są płytkie korekty, króciutkie korekty i są te korekty dłuższe, tak, które dają co nieco tego wzrostu, ale znaczy się tego spadku, ale tak no, w taki męczący sposób. Kolejna to MWIG. Na MWIG-u tutaj sytuacja troszeczkę może
Może nie, że groźnie wygląda, ale jakby nie było, to co na co zwracają uwagę, po tym całym tutaj, nazwijmy, po tej większej korekcie, no mamy układ, który mógłby być jakimś klinem końcowym. No i teraz, jeżeli tak by było, to mamy tutaj wybicie tego klina, ale mamy też również potwierdzenie, silne potwierdzenie, jeśli chodzi o świecę, do objęcia Bessy, ale to wszystko do momentu, dopóki nie zostanie wybity poziom 6000, tutaj okolice 6100, niecałe 6100, no dopóty cały czas jesteśmy w korekcie. Widzimy też, że w całym tym ruchu wzrostowym tu mamy największą do tej pory korektę, no i jeszcze do tego momentu brakuje, więc oczywiście tutaj widać, że jest tendencja spadkowa, że to, co wyrysowało się do tej pory, daje większą szansę na co najmniej chociażby jeszcze jakąś chwilową kontynuację tego spadku, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest spadek, który cały czas jest na razie tylko i wyłącznie korektą. Patrząc na wykres dzienny, widzimy to wyraźniej i dokładniej, że po tym swingu wzrostowym mamy układ na razie na ten moment korekty spędzącą po środku, czyli A, B i C. No i jeszcze miejsca jest tutaj do tych wspomnianych tam 6080 czy 70. Jeszcze miejsce tu jest, a na ten moment jesteśmy tylko i wyłącznie, nazwijmy to, w korekcie. Aczkolwiek podaż, jak gdyby, no, próbuje zdobywać coraz więcej, bo mieliśmy tutaj zejście do strefy wsparcia, nawet próbę jakąś odreagowania i to zostało przebite, więc teraz pytanie, czy ta strefa tutaj zatrzyma ewentualną próbę pójścia do góry, no bo jeżeli zatrzyma, no to w tym momencie powstanie już coś, co będzie można określić mianem próby utworzenia impulsu, aczkolwiek w dalszym ciągu jeszcze tu jest sporo miejsca do wybicia tego ostatniego potwierdzonego dołka, także no nie można powiedzieć to inaczej niż to, że na ten moment znajdujemy się w korekcie. Czy ona zostanie korektą, czy zmieni się jednak w odwracanie, to jest oddzielna sprawa, ale jesteśmy w korekcie. Jeśli chodzi o SWIG, tu sytuacja podobna, czyli mamy teraz takie mocniejsze zejście w dół i to pokazuje, że tutaj ten ruch spadkowy jak najbardziej może być kontynuowany, bo mamy potwierdzenie dla gwiazdy porannej, ale no nawet w tym takim najdrobniejszym wydaniu ostatni, jakikolwiek ostatni potwierdzony dołek jest jeszcze niżej, czyli poziom tutaj około 24 tysiące, który nie został wybity. Co prawda ta świeca, która powstała już teraz w tym tygodniu, jest wyraźną świecą czarną, potwierdzającą po pierwsze tą formację gwiazdy porannej, po drugie delikatny wzrost obrotu, a więc ta podaż się aktywnia, to należałoby odbierać jako no, zapowiedź próby dalszego spadku. No i tutaj oczywiście w tych dalszy spadek no, może już oznaczać zejście w mocniejszym ruchu, no co najmniej tutaj do poziomu w około 22 tysiące. No i jest to jak najbardziej możliwe. Widzimy, że po drodze mamy jeszcze zakres overbalansu na około 23 400, no więc w tym średnim w średnim terminie to możemy mówić jak oczywiście tylko o korekcie, ale ta podaż no jak gdyby nabiera nieco siły. Tutaj jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, to jest właśnie to, co mówiłem przed chwilą, że ostatni swing wzrostowy, a to co do tej pory jest, to jest na razie korektą tego swingu. No nie mamy wybicia tego poziomu tych około 24 tysięcy, a układ, który nam się tutaj wyrysował, no też jest bliższy jakiemuś układowi korekty, aniżeli układowi impulsu. Kolejny indeks to już indeks DAX. Na DAX-ie wyraźna, silna, czarna świeca. No, może to budzić niepokój, aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę, że bardzo często ruchy spadkowe jakieś kończą się właśnie takimi silnymi świecami, no bo jest to markowanie podaży w tym momencie. No i jak widzimy, cały czas jesteśmy w miejscu, w którym tworzy nam się tutaj, znaczy doszliśmy do zakresu overbalance, równości tej korekt. To, na co zwracałem uwagę, między tą korektą a tym, co teraz tu się dzieje, mamy trójkę. Ja wychodziłem z założenia, że no będzie tutaj fala jeszcze czwarta i mimo wszystko piąta. Rynek postanowił robić coś innego. No i na ten moment
Nie możemy mówić tutaj już o zmianie trendu i o tym, że rozpoczyna się wielkie spadanie na DAX-ie, no bo chociażby właśnie z tego względu, że doszliśmy tu do overbalance, co prawda świeca jest taka, która no każe nam oczekiwać dalszej próby spadkowej, no ale to może się zatrzymać chociażby nawet i zwykłą doji, więc to niekoniecznie tak musi być. A fakt, że tutaj wystąpiła ta trójka, a nie piątka, no to też jeszcze bardziej uprawdopodabnia, że jest tu szansa na korektę pędzącą, czy to 1 do 1, czy nawet zejście znowu ponowne do tej tutaj takiej linii górnego ograniczenia kanału, w jakim tam się to poruszało, na zrobienie zwykłej pędzącej, czy nawet zejście poniżej delikatnie tego dołka, jako utworzenie korekty nieregularnej. To wszystko na razie jest w grze i tutaj naprawdę trudno jest mówić o tym, że następuje odwrót na indeksie DAX. Patrząc teraz na wykres DAX od strony dziennej, no to co widzimy, to co się tutaj zaczęło w spadku, no to trudno tutaj, że tak powiem, nazwać impulsem. Wpisuje się to idealnie w ten układ, tak jak mówiłem, tej korekty pędzącej, łącznie z elementem takim, bym powiedział, harmonii, gdzie mamy układ 50 na 78 czy 88,6. To jest wszystko tutaj taki układ na razie harmoniczny, aczkolwiek świeca, która jest z tą ostatnią świecą z piątku, no w żaden sposób, że tak powiem, nie wskazuje na to, że rynek no już ma odznaki jakiejś zatrzymania. Nie, powiedziałbym wręcz przeciwnie, że jest gotowy do dalszego spadania w ramach mimo wszystko na razie korekty, a nie jak gdyby już przejścia na trend spadkowy. No to co, w przypadku zatrzymania tu w rejonach tego overbalansu, no mamy tego takiego, nazwijmy, może nie pecha, no ale taką trudną sytuację, że tak de facto potwierdzeniem dla utworzenia się korekty pędzącej, takim wstępnym potwierdzeniem będzie dopiero wybicie poziomu 18 650. Tutaj tego szczytu, z którego został, lokalnego szczytu, z którego poszły dwie ostatnie sesje spadkowe. No to maksimum tutaj trzeba by było wybić, żeby naprawdę mieć takie wstępne potwierdzenie dla tego układu tutaj większej korekty pędzącej. Co w przypadku dalszego spadku? No, jeżeli by mielibyśmy teraz nawet tutaj jakieś zatrzymanie, ale ruch by poszedł, który by nie wybił tutaj nam tego szczytu, no to wtedy już będziemy mogli się spodziewać naprawdę mocniejszego upnięcia, co najmniej na 17 tysięcy punktów. Dlaczego? No bo uważam, że wtedy będziemy mieli do czynienia z układem, gdzie mamy falę pierwszą, mamy falę drugą i rozpoczyna się fala trzecia, czy to nawet C, no nie wiem, nawet w tych kategoriach, ale tutaj rozpocznie się trzecia, której, jeżeli tak jak mówię, poszedłby ruch do góry, ale nie wybiłby tego szczytu, no to była pierwsza, druga, no i faza trzecia, więc wtedy na 17 tysięcy raczej lecimy jak nic. Dlatego też teraz no, jest to bardzo ważne, co tu się teraz w tym momencie nam zadzieje. No i jeśli chodzi o S&P, to jest coś, element indeks, który jak gdyby nam mówi, no, że no jest to ryzyko, że te może jeszcze wyglądające jak korekty, spadki na naszym indeksie czy na DAX-ie, można by było powiedzieć w Europie, no mogą przerodzić się w coś większego, ponieważ my spadamy, Europa spada, a S&P idzie cały czas do góry. I co widzimy? No dochodzi znowu do tego górnego tutaj takiego ograniczenia. Jest tutaj utworzony taki układ, który mógłby być już całą piątką, bo mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Oczywiście może być pierwsza, druga, teraz pierwsza, druga i jesteśmy dopiero trzecia w trzeciej, więc i to wtedy da nam tutaj silniejszy ruch do góry, wyjście z tego trójkąta i mocniejszy ruch do góry. Tego nie wiemy. No i w takim przypadku, jeżeli tak by się zadziało, no to najprawdopodobniej też by to był taki, że tak powiem, jak to powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, tak jakoś to nazwać, wyszło z głowy, ale taki dopalacz, o, dopalacz do realizacji scenariuszów europejskich z wyjściem na nowe szczyty. No bo tu widzimy, tu znowu w przeciwieństwie do DAX-a czy do naszego WIG20, no S&P wskazuje cały czas chęć do wzrostu. Ten tydzień zakończył się wyraźną białą świecą, większą niż ta poprzednia. Na
nieco większym obrocie, czyli jak gdyby ta siła tutaj by dalej, że tak powiem, była. Patrząc teraz na układ S&P, no to tu widzimy to wyraźnie, co mówiłem, że no albo tutaj jest ta pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, gdzieś tutaj już by się miała ku końcowi, no albo tu się coś nam rozbija, mamy pierwszą, drugą, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, więc jeszcze tutaj czas do wzrostu. No co możemy powiedzieć, no dopóki nie wybijemy tak naprawdę tego poziomu, tutaj około 5200, no to jesteśmy cały czas i w tym krótszym, i w długim trendzie wzrostowym. A w przypadku zejścia te niżej, tu pierwsze ważne wsparcie będzie na poziomie około 5320, 5330, czyli tego tutaj szczytu. A to, co tutaj rynek nam pokazuje, no na razie jest tutaj ta tendencja, ten trend wzrostowy i trudno mówić, że mamy teraz zawracać, tak? No tutaj ten ruch do góry jak najbardziej dalej może być kontynuowany. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.